No dobra, słuchajcie, teraz trochę trasę. O, może nawet tak lepiej was będziecie widzieć, ponieważ warto przyobserwować, po jakich dziurach się włóczymy. Żeby nie było, ale jedziemy na światełka. Mam nadzieję, że będą czynne. Będzie zabawa, będzie się działo, że nie wylądujemy w rowie. Opony są zmienione. Wyważone. Zmienione. Dziury tu są niebotyczne, więc dwa na godzinę. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Ale słuchajcie, o tu jakie rozlewisko w ogóle. Matko. Ojojojoj. Jeziorko. To nawet nie, chyba woda wywaliła po prostu. Przez tą suszę hydrologiczną na pewno. Chociaż powiem wam, że tu się teraz lepiej jedzie, jak jest zaśnieżone, niż normalnie. Bo się wyrównała trasa, bo tak to same kamiory, to takie klękajcie narody. Ale właśnie w takich okolicznościach przyrody, dobronianki istnieją i światełki. Ale kto tu przyjedzie na takie? O, tu są tłumy, kochana. Tak? Tłumy. Z drugiej strony też jest. Jakiś jest. Tam jeszcze nie jechałam. Drogi tu tam wysyłali. Aha, no. Także. Bardziej chyba z Łodzi tam. Może od Łodzi, tak. Tutaj. Od sławetnego łaseczku. Okoliczności przyrody są piękne. Las, śnieg. Dobra, zabieram was ze sobą. No i moi kochani, rozpoczynamy naszą podróż do Bronianka. No wy nie widzicie tak mocno tych światełek, ale myślę, że jak będziemy spacerować, to się trochę ściemni i będzie zacnie. Wchodzimy do krainy cud. Prezenty. Domek hobbitów nie ma dyń, ale prezenty są. Super. Musimy się powłóczyć troszkę dłużej, to będzie... Światełki będą. Mamą. Dorotą. Zabawą. Także... Super. Takie tam przy prezentach będziemy zaraz robić. Dorota mówi winter is coming i nam gwiazda rozdechł. Ale za to lama is coming tu. Lama is coming tu. Osiołek is coming tu. Koniczek is coming tu. Wygłodzona, ludzi nie ma. No to tak. Koniczka. No nie, no bo. Jakoś nie mam atrakcji karmienia zwierzątek, chociaż są nice i piękne, śliczne. Taki jestem ładny, ale no nie będę cię głaskać, bo będziesz chciał jeść albo co. Pięknie tu jest. Pięknie, pięknie. Możliw. No, a my mamy niedźwiedzie na Dobroniance ze prezentami. Tu światełka, zanim obejdziemy, to będzie jeszcze bardziej świetliście. To tylko tak od koniczka. Zrób sobie Ancia zdjęcie kucyka. Masz taki mały nice. Mały nice kucyk. A ja bym cię kocham, ale nie. A te co? Strzelają kolcami? No to klient awanturujący się, ale jak? Thank you.
A tutaj pan. Ojej, trochę was jest. No. Wyciągniesz się, jesteś zaraz wyższy ode mnie. Wow. Ej, naprawdę. Taki mały ludź. Mamy, słuchajcie, szopkę. Rzecz prawdziwą. O, proszę, jak zwierzęta lecą do... O, jakie wy jesteście, na pewno fajne, tylko że my nie mamy nic do jedzenia dla was. Niestety. No i dobrze. Mama sobie robi zdjęcie, a ja sobie szybciutko przejdę do szopki, jako do szopki, hej pasterze. Do szopki, bo tam cud, pachnie kozłami, nie powiem. Ale jeszcze nie miałam okazji zrobić sobie zdjęcia przy szopce, więc zaraz to uczynię. A tu mamy co? Plujki. Wystają łebki plujek. Tu są plujki, tam są rogacze, Sodomia i Gomoria, a w środku Pan Jezusicek. A i nasze jeziorko nie zamarzło. Tak, myślę, że tak, bo tam nie ma co. Dokładnie. Tak, i zaraz jak wyjdą te dwa czarne łabędzie, co za nami biegają, to będzie śmiesznie. A tamci nie, bo może do nich jakieś jedzenie rozwożą, bo pospolite ruszenie tutaj nastąpiło. No. No powiem wam, że troszeczkę chłodno w ręce, szczególnie jak tak się trzyma lustrzaneczkę, ale idziemy teraz na mostek. Już oświetlony. Także super, co tam? No. Idziemy działać. A ty, Ancia, idziesz? Nie wiem, dzisiaj będę. Zobaczcie, jakie łabędzie mają śmieszne ciapki. A to są ludzkie nogi. Mama już do nas takuje za krzaczory, ja widzę. Zaraz robimy incepcję, poczekajcie. Zimno. No zimno. Zimno, sprzęt jeszcze działa. Jak będzie chłodniej, nie będę nagrywać. Kropka. A teraz jeszcze trochę mogę. Dream po prostu. Auto z choinką. Czerwone. Matowe. Auto z choinką. To jest to. Wow. A Dorota w pracy. American Dream. No już się ciemniej robi, ale zimno jest piorun. No idziemy się ogrzać już. Tutaj kawałek. Zobaczcie, jaka piękna brama. Sercowa, cudna. Mama też będzie tam. I tu mamy jeszcze, o. Coś, co możemy zrobić, zdjęcia. Także robimy. Będziemy sobie przy grzańcu siedzimy. Proszę bardzo, piękne okoliczności przyrody. Kto grzebie w telefonie, jak dzieciaki? Tak, kto grzebie? O. Grzebie, proszę państwa, ale ja nie wiem, kto tu siedzi z tym grzańcem. Ja mam. Obsuchym. No bo wasze są alkoholowe. To. Oj, tam zaraz alkoholowe tam. Przeżywacie. Dziękuję. Nie, że ja znowu wyjdę na nie wiadomo co. Dobrze, ja te filmy montuję. Na szczęście. To się chyba da zrobić. To się da zrobić. Jaki kąt? Trójkę. No, lustrzanka, no. Majek, twoje oko. Masz też kąt oka? Ja mam kąt oka. O, już mamy nocną scenerię. Oczywiście pracik rozjaśnia. Tutaj można sobie wypić herbatkę. Jest ślicznie. Ale my tak na szybciorem, bo jesteśmy zmarzni, znaczy herbatkę grzańca, co ja was będę oszukiwać. Ja miałam bezalkoholowego, co prawda, a zalisz... Niektórzy inni mieli innego. No właśnie, niektórzy inni mieli innego. Tu was przystawię, o! I od razu świąteczne okoliczności przyrody. Proszę bardzo. Dorot z tyłu. Super.
Troszkę sobie porobimy zdjęć. Oj, oj. Żywy lód. Żywy lód. Żywy lód. Słuchajcie. To nie lubimy. Mostek miłości. Proszę bardzo, serducho. Zaczyna bardziej zamarzać. Chciałam powiedzieć. Ale za to jest przepięknie. Przeświatełkowane. I mam love, love, love. Filmuję ją z ukrycia i z nienacka. Ale mówię głośno, więc chyba wie. O, chyba wie, bo już myszka była. A to, poczekajcie, bo to jest taka budka, fotobudka. Fotobudka, zaraz zrobię sobie zdjęciora. Subcio! Także powiem wam tak, obiekt Dobronianka jest cudny. Proszę, światła. My jeszcze tu przyjedziemy chyba, jak będzie ciemno, jak zdorobią jeszcze coś, bo na pewno... Ojoj. Lepiej po śniegu. Tak, bo na pewno dorobią. Tu już przyszykowane są te, także tu się będzie działo. I jeszcze nagramy. Mam nadzieję, że też nie będzie za dużo ludzi. Teraz jesteśmy sami na obiekcie, we trzy. Z mamą. Ale o! Dorot! Dobra. O matko! Jak po dobrym grzańcu. No i moi kochani, tyle było Dobronianki, także super, to ja się z wami żegnam, a nowy vlog, który nagrywam dzisiaj, ale będzie z rozpakowywania tejże paczki, taże paczka w roli głównej, także idziemy robić, ja was buziaczkuję, życzę wszystkiego co najlepsze i biorę się do pracy nad kolejnym vlogiem, a wiem, że w czwartek nie będę nic nagrywała, więc akurat... Będziecie mieli film. Buziaki. Pa, pa, pa.